Proszę Państwa, otwieram 46. sesję Rady Powiatu. Kadencja przebiegła tak błyskawicznie, że pamiętam jej początek. W zasadzie jestem wdzięczny wszystkim radnym, ponieważ jak sobie sięgam pamięci, to nie było żadnych konfliktów. Spory były, ale żadnych konfliktów, żadnych awantur. Celem wszystkich radnych było dobro powiatu, dobro mieszkańców i życzę, żeby w następnej kadencji też się tak ułożyło, bo można tylko pomarzyć o tym, żeby był taki skład, który miał wizję rozwoju powiatu jako bardzo dynamicznego ośrodka przy Warszawie, obok Warszawy i naprawdę znakomicie to realizował. I druga rzecz, którą powinienem powiedzieć, to jestem pełen podziwu dla pracowników i zarządu, bo praktycznie każda inwestycja, którą myśmy realizowali, a środków na inwestycje mieliśmy zawsze za mało, była realizowana wspólnie z poszczególnymi gminami. To w skali kraju chyba jest wyjątek. Specyfiką tej rady było to, że zasiadały w niej zarówno osoby, które jako pełniły swój mandat radnego pierwszy raz w życiu i ci, którzy byli doświadczonymi samorządowcami od tak naprawdę utworzenia samorządu powiatowego. Dzieląc się tym doświadczeniem z zarządem, dzieląc się tym doświadczeniem między sobą, tworzyliśmy jakość, którą dzisiaj wszyscy podkreślali. W cichości, bez elementów takich sporów, które miałyby charakter medialny, które miałyby charakter niemerytoryczny. Przeszliśmy te 4 lata, zajmując się przede wszystkim pracą. Troszeczkę długo byłem, bo 14 lat. Rola przewodniczącego jest, powiem szczerze, dość wąska. On ma zwołać radę i prowadzić radę i nie wtrącać się do niczego. Wydaje mi się, że się nie wtrącałem do niczego. Zamykam sesję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.